Ja nie wiem, czy to na przykład nie będzie moja ostatnia walka też w karierze, nie? Tak naprawdę. To ty nie masz jeszcze kontraktu? Ale to wiesz, to nie, ja nie mam obowiązku wchodzić do oktagonu, nie? Nie wiem, czy to na przykład nie będzie moja ostatnia walka, bo... no ja Fame traktuję jak rodzinę, ja chciałbym też tak być traktowany, nie? Ja naprawdę jestem człowiekiem honor, na przykład jest człowiek, który pomógł mi na samym początku drogi, gdzie pomógł mi w promocji, tak? I dzięki niemu dzisiaj tutaj jestem i nie mówię to o nikim z Fame MMA i na przykład jakiś czas temu zadzwonił i powiedział, że coś tam, kurwa, czy bym mu kasy nie pożyczył, to ileś tam tysięcy. Ja mu nie dałem tą kasę, jeszcze mówię, że nawet za to, pomimo, że już się pokłóciliśmy, nie zadajemy się, że masz, nawet nie musisz mi oddawać, stary, bo ja nie znajdziesz osoby w internecie, która ci powie, że ja mu wbiłem nóż w plecy, bo ja, mówią ludzie jedno, zarzucają jedno, ale ja jestem człowiekiem, kurwa, honoru. I chciałbym być traktowany nie jako człowiek honoru, ale chciałbym być traktowany, jeśli razem działamy od lat, jako członek rodziny, a nie traktowany w nieodpowiedni sposób. No i tyle. Słuchaj.